Dzień dobry. 13 października 1990 roku miało miejsce wydarzenie, którego waga wykracza poza codzienność. W mieście, które dzisiaj nosi nazwę Chełmno, na domu rodzinnym niemieckiego socjaldemokraty Kurta Schumachera, urodzonego w 1895 roku, w niemieckim Kulm nad Wisłą odsłonięto niemiecko-polską tablicę pamiątkową licznie zgromadzeni mieszkańcy miasta wysłuchali wygłoszonych z okazji tego wydarzenia polskich i niemieckich przemówień. I w hełmie przy ulicy Świętego Ducha wisi tablica pamiątkowa z napisem W tym domu urodził się Kurt Schumacher. Data lata jego życia są podane. Pierwszy przewodniczący Socjaldemokratycznej Partii Niemiec po drugiej wojnie światowej abiturient gimnazjum w Chełmnie w 1914 roku. Sylwetkę Kurta Schumachera przypomina książka zatytułowana Socjaldemokrata Kurt Schumacher z Hełmna do Hanoweru. Autorem publikacji jest Marek Andrzejewski. Książka była wydana w Gdańsku w 1995 roku. Tak, właśnie ta książka prezentuje sylwetkę Kurta Schumachera, przede wszystkim jego biografię, jego działalność. No podkreślam, że oczywiście, pochodzi, już to wcześniej wybrzmiało, to polityk pochodzący z Heumna, przywódca Socjaldemokratycznej Partii Niemiec, który też zasłynął jako doskonały mówca. Odgrywający ważną rolę we władzach partyjnych. Dodam jeszcze, że już jako dziennikarz założył organizację działającą przeciwko rządzącemu rządowi faszystowskiemu, natomiast Partia Socjalistyczna, jako jedyna w całym Sejmie Rzeszy, odważyła się 23 marca. 1933 roku głosować przeciwko ustawie o nadzwyczajnym pełnomocnictwie dla rządu hitlerowskiego. Tak, także no, dosyć ciekawa postać, Kurt Schumacher. No i w tej książce przede wszystkim poznamy właśnie jego, jego biografię, jego działalność, o tym też już wspominałam. Jest, jest na końcu tej pozycji. Kalendarium, tak, takie najważniejsze wydarzenia z jego życia, ale oczywiście w poszczególnych, w poszczególnych rozdziałach znajdziemy opis jego działalności, począwszy właśnie od okresu tego najwcześniejszego dzieciństwo i młodość. Kolejny rozdział to wojna, okres rekonwalescencji studia redaktor i parlamentarzysta więzień hitlerowskiego reżimu. Później oczywiście też mamy rozdział o stosunku do Polski Kurta Schumachera. Tak, ja może przeczytam fragment z rozdziału Dzieciństwo i młodość, bo oczywiście związany jest z Chełmnem i przeczytam fragment z Chełmnem w tle. Lata dzieciństwa i młodości były na pewno jednym z najszczęśliwszych okresów życia Kurta Schumachera. Kochająca rodzina, brak trosk materialnych, poczucie stabilizacji i życzliwe mu otoczenie sprawiły, że okres ten wspominał zawsze z nostalgią, a hełmno określał jako stare, kochane gniazdo nad Wisłą. Niepowodzenia i konflikty w tym okresie, których z natury rzeczy nie można było uniknąć, z perspektywy późniejszych problemów całkowicie wyblakły. Lata spędzone w rodzinnym mieście w przyszłości jawiły mu się zawsze jako okres harmonii, który odszedł na zawsze i pozostał już tylko pięknym wspomnieniem. Także e, tak miło wspomina Helmno i swoje lata dzieciństwa, które tutaj spełnił. No cóż, postać już pewnie troszeczkę zapomniana, ale tutaj we wskazówkach bibliograficznych można przeczytać, że coraz bardziej jest to postać, która jednak teraz jakby powraca i jego zainteresowanie jego osobą wzrasta. Także może warto sięgnąć i przypomnieć sobie Kurta Schumachera z Hełna do Hanoweru. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.